Premier musiał powołać nowych włodarzy ze względu na to, że ich poprzednicy zostali posłami w bieżącej kadencji Sejmu. Komisarzem w Pile został Mateusz Daszkiewicz, były rzecznik prasowy oraz doradca wojewody wielkopolskiego. Były prezydent Piły, czyli Piotr Głowski, nie jest zdziwiony decyzją premiera. Ale jestem zaskoczony jednak mimo wszystko, bo jednak myślałem, że tak, jednak ważna dla mieszkańców naszego miasta decyzja nie będzie upolityczniona, że nic osobistego ani do pana, który pełni obowiązki, ani do pana wojewody. Myślę, że to tak jak prezydent no nie potrafi wskazać oczywistego premiera, to tak tutaj pan premier nie mógł wskazać oczywistej kandydatki. Chodzi tu o zastępczynię byłego prezydenta Piły, czyli Beatę Dudzińską. Zna najlepiej miasto, bo 13 lat współrządziła tym miastem. Powinna w tym czasie do nowych wyborów na pewno ona zarządzać. Komisarzem w Słupcy został z kolei Andrzej Grzeszczak, były radny sejmikowy PiS. W latach 2006-2010 piastował funkcję radnego sejmiku województwa wielkopolskiego. Natomiast w okresie od roku 2010 do roku 2014 był wójtem gminy Żgów. Nowi włodarze rozpoczęli swoją pracę już wczoraj. Pytanie, na jak długo? Bo jeśli Mateusz Morawiecki skutecznie nie sformułuje rządu, nowy premier może powołać nowych komisarzy dla Piły i Słupcy. Damian Wełna, Puls Dnia.